Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Artur Moon, pianista, kompozytor, laureat wielu nagród w tej dziedzinie, który przed chwilą skończył trasę koncertową w Meksyku, a teraz przyjechał do Stanów na zaproszenie konsula generalnego Los Angeles. Witam Cię, Arturze. Cześć. Słuchaj, to było długie przedstawienie, a co mnie najbardziej zadziwia, że takiego przedstawienia i tylu osiągnięć dorobiłeś się, będąc jedynie 4 lata starszym ode mnie. Dlatego mam do Ciebie pełno pytań dzisiaj, a żeby tą naszą rozmowę sobie urozmaicić, będziemy również cały dzień zwiedzać, bardzo intensywnie i szybko zwiedzać Los Angeles. Także zaczynajmy. Okej, jesteśmy teraz w Grand Park, tutaj mamy Ratusz Miejski, City Hall w Los Angeles. Za chwilę się przeniesiemy do Chinatown, bo tam zmierzamy. Ale najpierw w ogóle, jak się z Arturem poznaliśmy? W ogóle skąd ty mnie znalazłeś? Bo to ty do mnie napisałeś o to, że przyjeżdżasz w Los Angeles. Ja jestem twoim wielkim fanem. W sumie marzyłem kiedyś o Los Angeles, aha, o świecie filmu, Hollywood, ponieważ też chcę wpisać muzykę do filmów w przyszłości i natknąłem się na twój kanał. I dzięki tobie poznaję Los Angeles i teraz w ogóle na żywo i to jest w ogóle niesamowite. Okej, ale jak to się w ogóle stało, że przyjechałeś do Los Angeles? Bo było to na zaproszenie samego polskiego konsula. Szczerze mówiąc, nie zakładałem tego i to była ogromna niespodzianka tutaj przyjechać. Byłem w Indiach, byłem w Meksyku i dopiero w Meksyku dostałem maila z naszego konsulatu, że mam tutaj zagrać, że dostaję zaproszenie i to po prostu było spełnienie moich marzeń, no bo kto zagra w Los Angeles? No tak. Jest to już będzie coś na cały świat, a i po prostu to było moje marzenie i jestem wdzięczny za to marzenie. No właśnie, i Artur napisał do mnie, czy mógłbym przyjść na ten koncert, w ogóle mnie zaprosił, potem dostałem zaproszenie od samego wicekonsula. I tylko ciebie zaprosiłem. Tak, naprawdę, to właśnie, tylko mnie, ja w ogóle byłem zdziwiony. Ja tutaj nikogo nie znam, ale tak naprawdę szanuję twoją pracę i tylko ciebie zaprosiłem na ten koncert. I tak właśnie pojawiłem się na koncercie w rezydencji konsula polskiego w Los Angeles, gdzie nagrałem przepiękny koncert Artura. Tutaj macie kilka ujęć właśnie z tego koncertu. Tutaj mamy Disney Concert Hall, czyli wielką halę koncertową Disneya. W sumie niewiele o niej wiem, może ty wiesz coś więcej. Wiem, że każdy muzyk chce tutaj wystąpić. No tak. Mam też marzenie, żeby tu wystąpić, że dzięki, że przyszliśmy. Okej, więc siedząc w miejscu, które no, w pewnym sensie jest miejscem twoich marzeń w przyszłości, ja chcę się cofnąć do początku tak naprawdę i zapytać, jak w ogóle się to u ciebie zaczęło, w jakim wieku zacząłeś grać na pianinie i jak doszedłeś do miejsca, w którym jesteś teraz? Ja zacząłem grać w wieku 4 lat. Wow. Także już trochę wiele lat. W jaki sposób 4-latek zaczyna grać na pianinie? Jak to... To znaczy tak, jak mieliśmy wigilię w domu, to jako ten młody chłopak po prostu coś dotykałem, tą klawiaturę i po prostu zagrałem Cichą Noc, czy jakąś polską kolędę. Akurat u mnie w rodzinie wszyscy grali i jakby to było naturalne, że każdy chciał coś od siebie wnieść, nie?
Ale ja byłem tym takim rodzynkiem, który... Nie chcę się chwalić czy coś, ale tak w szkole powiedzieli mojej mamie, kiedy przyszedłem, że taki talent się rodzi raz na ileś tam lat. Aha. Więc w sumie oni mnie dalej pchali. No tak. Jako jedyny poszedłem tam wyżej w edukacji, do szkoły muzycznej drugiego stopnia. Rozumiem. No i wtedy się zaczęło. Wtedy oni mi chcieli, żebym grał Chopina, czarno-biały, a ja zacząłem po swojemu. Ja zacząłem jakieś jazzowe konkursy wynajdywać i potem pierwsze miejsca w Europie wygrywałem na konkursach. Wow. Ale to było poza szkołą, to ja sam wobec siebie. No i, ale tak naprawdę wszystko wyszło od marzeń. Od marzeń małego Artura, który oglądał w ogóle High School Musical. Dlatego, w sumie, słuchajcie, no to jest Walt Disney Concert Hall. No właśnie, to tutaj wszystko się narodziło. No właśnie. No. I właśnie ten Disney Channel, ta Hannah Montana, może komuś to się wyda takie trochę tandetne czy coś. No tak, no rzeczy, to na których tandetne. Ja też dorastałem, ale z tego się mogą marzenia narodzić. No właśnie, no. Z tego naszego pokolenia w sumie. Widzimy Hannah Montana, Malibu, coś tam. I ja jako dziecko, wiecie, grałem, patrzałem na te kadry, tych seriali. I to jest aż niemożliwe, że ja jestem tutaj i jakby to się przypadkiem stało, nie? No. Jeszcze zagrałem w Los Angeles. W ogóle to jest takie spełnienie marzeń, tak. Więc warto marzyć. I ja to puściłem, nie? I to tak nagle. Super. Dobra, ruszajmy do Chinatown. Tak. No i tak oto w ciągu sekundy przenieśliśmy się do Chin praktycznie. Jesteśmy w Chinatown, a ty w Chinach chyba jeszcze nie byłeś, mimo że koncertowałeś w wielu różnych krajach na świecie. To w Chinach chyba jeszcze nie byłeś, a mówiłeś mi, że chciałbyś kiedyś tam pojechać, tam koncertować. Tak, grałem taką całą trasę w Azji, grałem na Filipinach, w Tajlandii, w Indonezji, na Bali, ale nie grałem w Chinach, w Japonii, tych takich... Myślę, że to jest takie moje marzenie i w ogóle w Los Angeles jest dużo Azjatów i widzę, że moje życie chyba pójdzie w stronę Chiny, Los Angeles. Super. No tak, Los Angeles jest w ogóle niesamowicie międzynarodowym miastem. Tutaj po prostu znajdziecie ludzi z każdego kraju, z każdej kultury. Tutaj dosłownie kilka ulic dalej jest również Little Tokyo, czyli znowu dzielnica japońska, a nie chińska. Mamy po prostu tutaj w Los Angeles dzielnicę z każdego państwa praktycznie. No i tutaj mamy pomnik pewnej znanej osobowości z Chin. Nie wiem, czy zgadniesz, kto to jest. Bruce Lee! Na początku pierwszy imers był taki. No. Nie wiem, czy wiecie, ale Chińczycy kochają fortepian. Chińczycy są bardzo crazy na temat naszej kultury, szczególnie jeżeli chodzi o fortepian Fryderyka Chopina. W tym roku może się interesowaliście, może nie, ale 50% sali pomimo COVID-u, jeżeli chodzi o publiczność i nawet uczestników konkursu chopinowskiego, to byli Chińczycy. Generalnie dla nich my jesteśmy no, po prostu bogami w kwestiach fortepianu i kultury pianistycznej, więc to jest moje marzenie, zagrać w Chinach i bardzo wierzę, że tam rozpocznie się moja taka prawdziwa chińska kariera. No i dosłownie 5 minut później wchodzimy do Little Tokyo. Tutaj mamy wielką wieżę, która zwieńcza wejście do tego małego japońskiego miasteczka. Trudno mi uwierzyć, że są święta. Zawsze jak jestem w LA, to mi po prostu nie pasuje ta pogoda świąteczna, nie? Że to w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że musi być śnieg, musi być, wie, zimno, prawdziwa taka zimna święta. No właśnie, a tutaj jesteśmy w okularach przeciwsłonecznych, praktycznie w krótkim rękawku, pod choinką. Chociaż czasem pogoda zawodzi w Los Angeles. O i tak, dużo mgieł jest. Tak, dzisiaj rano była straszna mgła i w ogóle w zimę jest strasznie zimno rano, potem się robi gorąco w ciągu dnia, więc nigdy nie wiadomo jak się ubrać. Ale jedziesz 10 minut dalej i już tej mgły nie masz, dokładnie. Na przykład w Malibu. Bardzo jest. Się to zmienia. Jedno z górze jest, drugie nie ma. Dobra, chyba sobie zjemy tu jakieś sushi, korzystając z okazji, że jesteśmy praktycznie w Japonii.
jesteśmy na Broadwayu, nie tym Broadwayu nowojorskim, ale Broadwayu w Los Angeles, gdzie również jest pełno kin i teatrów, dużo z nich jest opuszczonych. Natomiast tutaj wchodzimy do Grand Central Market, czyli jednego wielkiego takiego targu z różnego rodzaju jedzeniem. Przejdziemy sobie przez to wszystko. Na końcu jest bardzo fajna ściana z neonami. I potem wyjdziemy na drugą stronę ulicy. Ja pamiętam to z twoich kanału. Tak, dokładnie, z mojego vloga. Byłem tutaj, zabrałem tutaj też Kesha i jedliśmy tutaj takosy i on porównywał z takosami w Meksyku. Pamiętam. Dokładnie, możemy nawet podejść do tego miejsca, gdzie jedliśmy. Dokładnie, właśnie chciałem ci pokazać, tak. Generalnie ja Arturowi dałem pracę domową obejrzenie filmu La La Land, tak. Żeby teraz kojarzyć wszystkie te lokalizacje, do których chodzimy. I owszem, to jest tam ten mała kolejka linowa. O matko, jak mam jasno, chwila. To jest właśnie ta kolejka linowa, na której bohaterowie La La Land tam chyba tańczą i wjeżdżają nią na górę. To był nudny film, jakieś romansy kolejne, a to był fantastyczny muzyka, no, dzięki. Tak. Lalaland jest bardzo dobry. Dwóch pianistów się spotkało w Los Angeles. No tak. Tylko, że on był głuchy, ja też jestem, a jestem głupi. Po prostu świetny cytat. Dlaczego? No tak wiesz, do mądrych nie należy, że rzuciłem wszystko, nie mam nawet studiów. No i tymczasem doszliśmy sobie do Pershing Square, czyli takiego chyba jednego z bardziej znanych jakby skwerów, małych placów w samym centrum downtown. Wspominałeś mi, że niedługo będziesz grał przed samą rodziną królewską w Tajlandii. To mnie w ogóle zadziwiło. Jak to się stało? Tak, to jest w ogóle taki szok, bo kiedyś byłem w Tajlandii i rozmawiałem z ludźmi i oni generalnie nie są zainteresowani w ogóle Europą i takim fortepianem. I ja byłem trochę zdemotywowany do tego całego obszaru geograficznego. Ale szczerze wam powiem, że tam dostałem zaproszenie do zagrania takich utworów samego króla i to miało być w formie takiej elektronicznej. Zrobiłem to, jak ja dowiedzieli się, że jestem z Europy, że gram te utwory, od razu dostałem telefon, że mam w ogóle przylecieć w koronawirusie. I to było fantastyczne, ja wszystko chciałem rzucić, bo to był ten czas zamknięcia u nas w Polsce, że ja po prostu wszystko trzeba było rzucić, żeby tylko odpocząć sobie na chwilkę. No i niestety Tajlandia wprowadziła nowe obostrzenia, to się przesunęło dopiero na 2022. Rozumiem. No i będę tam grać przed rodziną królewską tajskie utwory. W ogóle to jest fenomen, tajskie utwory. No. No i dlatego jestem po prostu dumny, bo pierwszy raz w życiu zagram przed rodziną królewską. Nieźle. Jeszcze przed prezydentem Polski nie zagrałem, a już w Tajlandii. A przed tajską rodziną królewską, nieźle, no. To będzie fajne wydarzenie. A teraz jeszcze pomyślałem, bo generalnie chciałem też przedstawić moim widzom twoją muzykę i zastanawiam się, jak ją przedstawić, bo ty, to nie jest czysta muzyka klasyczna. Ty robisz bardzo dużo improwizacji z tego, co mi się wydaje. Jakbyś przedstawił swoją muzykę? Co ty tak naprawdę tworzysz? To ja w ogóle to jestem kosmitą. Tak no właśnie. Nie, ja w ogóle mam taki cel w życiu, żeby wprowadzić odrobinę, jak to powiedzieć, bezpiecznie, bo to tyle ludzi będzie oglądało. Nie, no odrobinę takiej duchowości w muzykę. Chodzi o to, że ja mam taką zdolność, jak będziecie mieć kiedyś przyjemność mnie posłuchać na żywo, to zapraszam. Po prostu ludzie wchodzą w trans przy mojej muzyce. Grom te koncerty w ciemności. No właśnie, widziałem na twojej stronie. To jest też coś zupełnie nowego dla mnie, że koncerty w ciemności, gdzie ludzie nic nie widzą, tak, mają tylko słyszeć, tak?
To jest bardzo ciekawy koncept też. To tak. Jest cały, dochodzi do tego cały taki experience, a nie samo po prostu oglądanie koncertu. Bo ja w ogóle jestem bardzo performatywny w tych moich pomysłach szalonych. Gram koncerty, gdzie ludzie leżą na podłodze. Właśnie gram koncerty, gdzie ludzie zamykają oczy i wyłączamy światło. Po prostu to wszystko polega na tym, to nie jest jakieś takie moje wymysły czy coś, tylko chodzi o to, żeby ludzie totalnie się wyłączyli, bo to, się, co się dzieje na około, wszyscy są busy, wszyscy są, wiadomo. Sorry, bo ja już jestem w tej Ameryce, trochę już mi się te amerykańskie i te trochę jak Johna Kruba ja teraz. Ja to rozumiem. Samo. Ja niestety kiedyś się śmiałem z tego, ale ja teraz też naprawdę rozumiem, bo jesteś w Stanach, mówisz po angielsku i no pierwsze słowo, które ci przychodzi na myśl, to jest to angielskie, a nie polskie. To jest straszne. Jak próbuję się szybko wysłowić, no to niestety. Ale za parę dni jadę. Do Polski będę musiał się przestawić, więc no tak. Ćwiczę się w tej chwili. Ale w kontekście gatunku, który ja bym się sklasyfikował, no to ja i gram Chopina, tak jak byłeś na moim koncercie, no tak. Grałem właśnie te hity polskie, ale też grałem, lubię to łączyć z moimi rzeczami, czyli moje kompozycje właśnie filmowe, taki styl bardziej new age, taki właśnie relaksacja, medytacja. Pamiętasz, jak wrzucałem coś do fortepianu, czy na strunach grałem? Tak, to w ogóle grałem. Było dla mnie niesamowite, chyba jakieś bransoletki, czy swoje jakieś rzeczy. Czy nawet wrzucałeś... iPhone'a. Właśnie uwielbiam dźwięk iPhone'a na fortepianie, to jest tak, najlepsze. Wrzucał je na struny, to się struny nazywa w fortepianie? Tak, na struny w fortepianie i to dawało ten bardzo ciekawy, brzęczący dźwięk, który trochę mi się kojarzył z jakimiś nawet takimi indyjskimi klimatami, jakby sitara albo coś takiego. Bardzo to było ciekawe, nigdy nie widziałem, żeby ktoś coś takiego robił. Z każdej kultury biorę jakby swoje inspiracje. Tak. Właśnie przed chwilą grałem, miesiąc temu grałem koncert w New Delhi w Indiach i tam nie wiedziałem, może my też pewnie nie wiecie o tym, ale Beatlesi też byli w Indiach i byli i medytowali miesiąc, właśnie mnie tam prowadzili. I w ogóle to jest niesamowite, muszę tam wrócić. Także to jest fajne, że bycie artystą to jest takie kreowanie i ciągłe poszukiwanie nowych rzeczy. Ja nie mogę się zamknąć, nauczyć, tak jak wiele osób robi. Ja nie mogę. Ja po prostu, ponieważ ja prezentuję pewnego rodzaju cały obraz, ja muszę tworzyć nowe rzeczy, muszę ciągle nowe kultury, dlatego przede mną jeszcze te wyjazdy do Azji, których jeszcze nie miałem w życiu, w tych Chinach, myślę, że tam trochę nowych inspiracji. Tak, na pewno ze wszystkiego coś dojdzie do twojej twórczości. No a na razie mam 26 lat, 22 kraje grałem. Niesamowite. Także, no nie, no tak patrzę czasami i tak trochę... Znaczy ja nie wierzę ogólnie, że jestem w Los Angeles z tobą, w tym momencie jak rozmawiamy. To jest w ogóle jakieś... Niesamowite, nie? Oj tak. Ale to trzeba tak się przyzwyczaić. Czasami trzeba puścić, niech to leci samo i no zobaczymy, może spotkamy się w Pekinie niedługo. To by było super, zapraszaj mnie jak najbardziej, chętnie cię nagram. Dobra, ruszamy dalej. Nie chciałem tego robić, ale chyba niestety będę musiał to zrobić. Ta rozmowa za nic nie zmieści się w jednym odcinku. Sami zobaczcie, to jest część, którą przed chwilą obejrzeliście ponad 17 minut, a to jest jeszcze cała reszta tego wywiadu, który muszę zmontować. Więc na tym kończymy ten odcinek. Obiecuję, że nie będę was trzymał cały tydzień do części drugiej. Wrzucę ją już za kilka dni, bo dużo tego montowania nie ma. Dziękuję Arturowi za ten wywiad. Dziękuję serdecznie moim patronom, jak zawsze, za wasze wielkie wsparcie. I oczywiście wszystkie linki do Instagrama, Facebooka, YouTube'a i przede wszystkim Spotify'a Artura znajdziecie w opisie tego filmiku. Koniecznie zajrzyjcie, zasubskrybujcie, zaobserwujcie go. Na pewno tego nie pożałujecie. Widzimy się już za kilka dni w części numer 2 naszego wywiadu i zwiedzania Los Angeles. Do zobaczenia.